Punkt A o współrzędnych 3 minus 5 jest wierzchołkiem kwadratu ABCD, a punkt M o współrzędnych 1, 3 jest punktem przecięcia się przekątnych tego kwadratu. Wynika stąd, że pole kwadratu ABCD jest równe. Przypomnijmy teorię związaną z środkiem odcinka. Dlaczego? Jeżeli w układzie współrzędnych zaznaczymy dany punkt A oraz punkt M, który jest punktem przecięcia się przekątnych, to zauważ, że przekątne w kwadracie przecinają się w połowie, więc odległość od A do M i od M do kolejnego wierzchołka jest równa. Więc możemy tak naprawdę narysować taki odcinek, jeszcze raz, od A do M jest tyle samo, co od M do B, a M to jest środek odcinka AB. No i to są wzory związane ze środkiem odcinka. No i zastosujmy je bezpośrednio. Więc jeżeli do x1 dodamy x2 i podzielimy na 2, to będzie właśnie pierwsza współrzędna środka naszego odcinka. W tym wypadku jest to punkt M. Więc piszemy. Tutaj mamy 3, a tutaj mamy minus 5. Ta współrzędna jest znana, ona jest równa 1, ta współrzędna jest 3. Więc jeżeli do trójki dodamy x2 i podzielimy to na 2, jak mówi wzór, to otrzymamy wartość, to się równa 1. To samo zrobimy ze współrzędnymi y-owymi, ale najpierw to obliczmy. Czyli tutaj pomnożymy przez mianownik, więc mamy 3 plus x drugich równa się 2. x2 równa się 2 minus 3 równa się minus 1. No i z rysunkiem również nam się zgadza, chociaż tutaj rysunek nie był obowiązkowy. No i to samo robimy z y-kami, więc minus 5 dodać y2, jak mówi wzór, podzielić na 2 i to jest równe 3. I podobnie jak wcześniej mnożymy przez mianownik i otrzymujemy minus 5 dodać y2 równa się tutaj 6. Więc y2 równa się 6. Piątka, minus 5 zmienia stronę, zmienia znak. Otrzymujemy 11. No i tutaj widzimy, że mamy wartość 11. No i teraz jak obliczyć pole tego kwadratu? Wzór na pole kwadratu, wiadomo, to jest P równa się A kwadrat, ale dużo prościej będzie skorzystanie ze wzoru na rąb E razy F na 2. Tylko trzeba obliczyć długość tego odcinka AB, który jest przekątną naszego kwadratu. Napiszmy wzór na pole rąbu, czyli naszego kwadratu, i długość tego odcinka możemy obliczyć ze wzoru na długość odcinka podanych współrzędnych albo po prostu stwierdzenia Pitagorasa, ponieważ tutaj można dorysować trójkąt po kratkach i liczymy kratki. Poziomo mamy od kąta prostego 1, 2, 3, 4 jednostki. Tutaj mamy, pamiętasz, 11, prawda? Więc od zera w górę mamy 11 kratek, tu od zera w dół mamy 5 kratek, więc łącznie 16 jednostek. Dodajemy z kwadratami przy prostokątne. 16 kwadrat dodać 4 kwadrat równa się, tutaj przekątna, niech może tak jak tutaj we wzorze będzie oznaczona e do kwadratu. 16 do kwadratu, 256 dodać 16 równa się e do kwadratu. Suma 272 równa się e do kwadratu, więc samo e to jest pierwiastek z 272. No i teraz warto wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka. Bierzemy 272 i rozkładamy na czynniki pierwsze. Podzielić na 2 to mamy 136, podzielić na 2 68, podzielić na 2 34, podzielić na 2 17 i 17
dzieli się już tylko na 17. Kończymy wszystko jedynką. Tu jest jedna parka, tu jest druga parka. Z każdej takiej parki wyskakuje nam jedna liczba. Więc 2 razy 2 to jest 4 i pierwiastek z 17. No i teraz możemy wstawić już do tego wzoru. P równa się 4 pierwiastek z 17. Druga przekątna przecież jest taka sama. I podzielić na 2. Tutaj 2 i 4 się skraca. 4 razy 2 to 8. A wiadomo, pierwiastki się skracają, jeżeli są takie same. Więc no, w tym wypadku pierwiastek z 17 razy pierwiastek z 17 to jest pierwiastek z 17 do kwadratu i to jest zwykła liczba 17. Więc wymnażymy to przez 17, równa się 136. Zaznaczamy odpowiedź B.